Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Far Crya New Dawn. Tak, kontynuujemy akcję ostatnio, jak pamiętacie, Thomas niestety tutaj odpadł, że tak powiem, z gry, także lecimy się zemścić, lecimy na akcję. Seems that out by the old orchards, there's a place the highwaymen bet on fights. The promoter out there claims to be close to the twins. Who knows if it's true, but it's worth checking out. To co, to lecimy na klepę. I oczywiście przypominam, że jeśli chcecie kupić Far Crya New Dawn, to w opisie macie link do strony g2.com, gdzie możecie właśnie zakupić w dobrej cenie grę. Dokładnie tak. Także ten. Halo, halo, gdzie jest misja? Oczywiście trzeba jak zwykle poczekać, aż coś się załaduje, bądź nie, dziennik. Nic tam się nie załadowało, czyli... Super. Super, on coś mówił, znaczy ona coś mówi o arenie, tak? I co, i tylko tyle? Tylko tyle? Ja wiem, gdzie jest jedna arena, gdzie miał być wyścig, no nie? Ale o innej nic mi tutaj, że tak powiem, nie wiadomo. Ej, znowu mam początek odcinka i znowu nie wiem, gdzie lecieć. Super. Wiecie co, to może ja wyjdę tym razem znowu na zewnątrz i coś się okaże, gdzie mogę sobie polecieć i to by było spoko. Naprawdę byłoby spoko, ale jak będzie? Tego nie wiem. Czekajcie, bo tutaj mam mini lotnisko, tak? Jak to tutaj działa? Czy to też się ulepsza? Nie, to się po prostu otwiera. Aha, je helikoptery i wytwarza helikoptery, tak? No okej. Okay. Staroświecki. Co my tutaj materiały mam jakieś? Pytanie, czy chcę sobie to stworzyć. A dawaj. Czemu by nie? Czemu by nie? Zawsze będę miał jakiś helikopter, nie? Dobra, dostarczanie pojazdu. No to co, no to się przelecę. Zobaczymy, jak to się lata przede wszystkim. Dobra, sterowanie, jak to wygląda. Spacja w górę, C w dół. Okej. Tu sobie mogę do kogoś strzelić. O, trafiłem. Okej, faza. Faza. Coś tutaj, jakaś chmura jest. Dobra, gdzie ja właściwie jestem? Tutaj jestem, tak? Dobra, arenka. Nie wiem, gdzie może być arenka tak naprawdę. To możemy sobie polecieć, tak powiem, tutaj. Aha, to jest rzeźnia. No dobra, obserwuj, to polecimy sobie tam na miejsce. Może przy okazji akurat coś mi się uda tutaj, że tak powiem, odkryć ciekawego. Będziemy mieli jakąś misję. A póki co, możemy sobie tutaj właśnie poboczniaczka z wyścigiem zrobić, co ostatnio kminiłem nad tym. I zobaczymy, jak to będzie. Dawaj, panie helichopper, wolny jesteś. Da się go przyspieszyć? Nie da się. Użyj trzymanego przedmiotu do rzucania. Celuj z broni bocznej. Tak to normalnie. Aha, tym sobie strzelam. To też tak nie za ciekawie. Bo wiecie co, bo zanim ja tam dolecę. Albo wait, czekajcie, bo tutaj mam różne tereny. Tak przy okazji obok. O nie, tutaj tylko sobie mogę to odkryć tak naprawdę. Myślono sztukę. Dobra, wiecie co? Polećmy sobie tutaj na miejsce. Szybka podróż. Pyk, desant powietrzny najlepiej. To sobie wyląduję od razu na misji. A co? Dobra. Zobaczymy, czy coś z tego ciekawego wezmę. Z tego miejsca. Dotrzyj do stanowiska snajperskiego. Czyli takie ustawiane rzeczy tutaj będą. Czekajcie, ja sobie muszę polecieć tutaj. Dobra, troszeczkę oberwałem, ale to nic. Stanowisko snajperskie, mam tylko łuk. Dobra, damy radę, słuchajcie. Damy radę. Tam pewnie jakaś snajpera jest. Aha, oni już ruszyli. Dobra. Obroń Ginę, tak? Dobra, amunicja jest. Możesz strzelać z tego miejsca, albo walczyć
Na arenie. Okej. No. Aha, za nisko, sorry. Poczekajcie. Wow, nie chciałem tego robić, halo, ej. Oj, sorry, nie w ciebie miałem strzelać. Proszę bardzo, ustawione akcje robimy. Pyk. Tak to się robi. Pyk. Tak to się robi. A coś jeszcze tutaj, snajperzy? Dawaj tego typa. O, w ognie jesteś. Uuu, nice. O, wylecieli na mnie. Dobra, po tobie, kolego. Po tobie też. Ej, wait, bo tutaj mam te wybuchowe. Wow, jak ktoś mnie strzelił. To są beczki wybuchowe, ja tutaj, kurde, strzelam po nich. Nie no, kurde, Andrzeju, co ty robisz? Ej, mało HP mam. Czemu ja nie zauważyłem tego nawet? Chyba ciebie przy okazji reanimujemy, panie sędzia? Co ty się tak słabo trzymasz, co? Dobra, dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobra, zaraz cię obronię, spokojnie, spokojnie, ja tutaj mam beczkę. A tam jest snajper. Dobra, już go nie ma. Ojadą. Koksy. Atomowe. Wait. Mam dynamit. Ej, spoko. Dobra. A wy co? Bo lepiej nawet mogę to tutaj rzucić. I to mogę zdetonować w każdym momencie, no nie? O, snajper. O, dobra. Patrzcie, patrzcie, jak się władują. No halo, halo, halo. Pyk, nie ma. I'm coming for you, tak, tak. To jest kolejny snajperos. Dobra, twarde pociski, świetnie. O. Pyk, padłeś. Padłeś. Okej, okay, porozmawiaj. Aha, czyli to wszyscy, tak? Hmm. No, powiem wam, że trudne to nie było. To się prosto w ogień właduje. A czemu by nie? Czemu by nie? Nie tak, jak to się robiło? Dobra, dajcie co macie, koledzy. Elo, pomogłem. No tak, tak, nie musiałem tego robić. Luzik, luzik. I'm not mad at you. I just wanted to shove that victory in their fucking faces. I've had to put up with the twins' horseshit for years. I kept my mouth shut. Pitu, pitu, gadu, gadu. All I ever asked in return was for those two dingbats to leave my baby alone. And what did they do? Try to take my kid away and send me off to die in their stupid death race. As long as the twins are around, my baby will never be safe. Let me finish what I'm saying. Mi dokończy. No to gadaj, gadaj, gadaj. Halo, chciałem sobie coś zebrać tak przy okazji, nie? Super. Aha, czyli ona będzie kolejną spluwą, tak? No i dobra. No to zrobione. Zrobiony poboczniaczek. Elegancko, elegancko. Gina Guerra. O, tutaj nieźle ktoś się bawił, widzę. Dobra, także tu mamy zrobione. Coś tutaj raczej dodatkowego, żeby było, to raczej wątpię. Także dobra, tutaj mamy. Chodźmy sobie. Tutaj kolejną spluwę odblokować. Mówię, w pewnym momencie najprawdopodobniej trafimy na kogoś, kto nam na tyle pomoże, że będzie git. Dobra. Polecimy sobie do ciebie. Ja sobie tutaj zrobię desant, żeby ładnie wylądować. No i gitarka. Także słuchajcie, dzisiaj zbieramy spluwy. O. Po tym odcinku, tak wam powiem, że sobie sprawdzę może gdzieś dokładnie, gdzie mógłbym się, tak powiem, kierować. Będzie wszystko git. Dobra. Także dzisiaj, wiecie, dzisiaj rzucamy na luz.
Pyk, no chyba, że dzisiaj odkryję, co dalej mam robić, no to polecimy dalej wtedy, wiecie. Dobra, tutaj do tej babki co lecimy, to jak to jakaś ogólnie babcia, która ma swoją strzelnicę, z tego co widziałem wcześniej. I ona ogólnie, wiecie, lata sobie ze snajperką i wszystkich po cichu wybija, także dosyć ciekawa spluwa i do niektórych zadań naprawdę może się przydać. Dobra, z tego terenu muszę taśmę zbierać. Siemano, siemano, zaraz zagadam, luzik. To sobie taśmę zbiorę. I w ogóle, co tutaj macie ciekawego? Dobra. Elo? Okej. I za taśmę, dobra, zaraz dokończysz. No, to się wyznudziło. Czemu ona nie dokończyła wcześniej, jak gadałem? Mówiłaś już to. To też mówiłaś. No i super. A nie za darmo. Pokaż, na co cię stać. Dobra, dobra. Mam cię zadziwić. Okej. Dobra. Da radę zrobić. Pyk. Dotrzyj na stanowisko strzeleckie. A tutaj mamy broń, to sobie wezmę ją zamiast łuku, że tak powiem. No tak. Nie zdążyłem podnieść. Dobra, w hełmy mam trafiać. Pip. Pęp. O nie, przeładowanie. Kurde, to trwało wieki. Coś jeszcze? 8, jeszcze 2. A tutaj? 1. Gdzie jest drugi? Ostatni? Halo? Tym ślepym snajperem. Ale spoko, mam czas. Dobra, ale tak serio, już nie nabijając się. Gdzieś tu jest hełm? Który jest zły. No come on, bez jaj, no bez jaj, 15 sekund ja hełmu nie widzę. Gdzie ty go ukryłaś? 10 sekund. Tak mi ładnie szło, tak wam powiem. Gdzie do ciula był ostatni ten hełmokask do zestrzelenia? Naprawdę, ja go nie widziałem. Nie wiem, czy to dlatego, że jest późno, bo nagrywam po nocach, czy dlatego, że coś, że on mógł być skampiony na maksa. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Naprawdę. Ale gdzieś on tutaj jest ukryty. I naprawdę dobrze mi szło, dopóki nie został do zestrzelenia jeden, który no naprawdę został skampiony na maksa. Tam był! Ja pierdzielę, no halo, no. To już porażka po całości, no nie? Tak mi... Skamczyn się nawet nie podświetlał chyba. No już. Coś trudniejszego. Second round. Wunderbar. Oh fuck. Teraz się ruszają. Tyt. Rok to będzie trwało. No wyjechali się stamtąd. Piece of shit. Dobra, dawaj, mam minutę.
Co, trafiłem w niego? Nagle mi zaliczyła. Siem, tam coś się kryje, tak? Jest. No i super. Coś jeszcze? Bo jak nie, to zabieram swój łuk. No dobra, co powiesz? Okej. Okay. Silos? Balonów? O kurde. Impress me and hit the balloons as they go up. In all the years since the dust went up, I'm the only one that's been able to get them all. Okej, skoro tak, to oddawaj snajperę. Tu mam wejść, gdzie ten silos? Tutaj, dobra. Okej. Niech ci będzie. Skoro tak. Balony z helem. Aha, wyżej, dobra, ja tak szukam, tak. Coś się tutaj odpali, czy tak raczej nie? Dobra, balony z helem, zobaczmy. Czy się uda? Strzel w dowolny balon, żeby rozpocząć, tak? Dobra. Współczuję ludziom na padach, naprawdę. Całkiem nieźle. Ale to nie o to tutaj chodzi. Teraz będzie trudniej. Czy nie? Chyba tu już. To podtrzymuję. Współczuję ludziom na padach, bo... Nie, to i tak było łatwe. Aha. Jeszcze tam coś się dzieje. Dobra, zobaczmy sędzia. Weź sobie, nie rób jaj. O, ona stała ciągle za mną. Sobie zaskoczyłem. Przerosłeś oczekiwania. Trudniejszego? Kurde, ale my sobie tutaj posiedzimy? O co ci chodzi? What? Przetrwaj nadchodzący atak. Co za menda. Leżysz. Sobie wymyślili. Puściła flarę, nie? Na kozaka. Dawaj, 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 koksy. Co tak mam nic? Ja nie przychodowałem nawet. O, podpaliłeś się. Żyćko. Sędzia, wiesz, że mi zasłaniasz tutaj. O, snajper jakiś tam jest. Już nie ma. Zmieniam zdanie, już nie ma, nie? O, tam też jakiś snajper. Dobra, weź go, sędzia, zdejmij. Ja się zajmę tymi. Czekajcie, wait. O, on tam zeskoczył. To niezły sędzia. Dobra, pal się w piekle. Gdzie jest ten, kurde? Gdzie on się rzucił? O. Czekajcie, muszę apteczki użyć. Bo oberwałem mocno. Kurde, wkurzacie mnie tam. Dobra, coś tam wysadziłem, nie wiem czy... Czy dobrze? Wait, bo ten typo to normalnie... Też tak umie, mi co? Zatkało kakao? Halo? Też tak potrafię sobie snajperkę wyciągnąć i strzelać do kogoś z daleka, wiesz? Ziom? Ziom? Tam jakiś pies uciekł? Sama na siebie to sprowadziłaś, słuchaj. To już możemy gadać? Admire them that can improvise in a tight spot.
Coś wybuchło. Tak, tak, tak. No i co? No i, no i zdałem. I co teraz? Quite the combination to have in a respectful young person. I don't see it too often these dusty odd days. Everyone needs someone looking out for them out here. Even me, once in a blue moon. Ale zanudza. Consider me part of the family. I'll look after you, kiddo. Dobra, czyli się przyłączyła, nie? Highwayman skins for the quilt I'm making. O, jakiś helikopter tutaj jeszcze lata. Ciekawe, czy ich rozwalę tak po prostu. Co ty robisz? Jak go wyrzuciło? Dobra, to już spadasz ładnie. Się palisz, za to też ładnie. Świetnie. Dobra, jaki jest rzut zaopatrzenia, że tak wam powiem. Już tu umarł z moich? No nie no, sędzia mi padł. Halo, sędzia, nie odwalaj. Co typ? Dobra. Chodźmy po to zaopatrzenie, skoro już tutaj wszystkich zlikwidowaliśmy. Co my tu mamy? Puma. Kurde, trochę mało amunicji, muszę powiedzieć. No cóż, życie bywa. Bywa i tak. Tak. Dobra, zębatka, etanol. Już nie potrzebuję aż tak, ale okej. Wiecie, potrzebuję, skoro to jest strzelnica, co nie? To potrzebuję tutaj podropić parę itemków. Ogólnie amunicja by mi się przydała, nie? To słyszałem niedźwiedzia, czy mi się wydawało? Oby mi się wydawało. Okej, okay, amunicja do karabinu. To jest z moich, czy nie? Z moich, dobra. Nice. Pyk, kolejne doładowanko. Pek, pek. Okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Są gdzieś jeszcze jakieś fajne... Fajne rzeczy, jest mój łuk? O, jest mój łuk. Tak, skoro jest mój łuk, to kurde. Co się będę, nie? Przejmował tutaj. Dobra, czyli inaczej mówiąc, nie znaleźliśmy, że tak powiem, nic ciekawego, co by nas tutaj dalej w fabule przyniosło. O, szkoda, naprawdę szkoda. Będę musiał odnaleźć tę arenę tutaj. Gdzie ona dokładnie jest? O, berwał strzały. Co ja strzeliłem? To jak jego nie trafiam? Okej, strzała mi się zwróciła. O, chyba padł. Jup. Sędzia go porobił. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeśli wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. W kolejnym odcinku prawdopodobnie już pójdziemy z fabułą dalej. Ja tutaj się postaram zrobić wszystko, żeby tutaj pocisnąć, że tak powiem, do przodu, żeby tutaj nie czekać niepotrzebnie, bo i tak z misji fabularnych pewnie nic tutaj nie wyciągniemy. Znaczy z pobocznych. Chociaż aczkolwiek jakaś poboczna może nas tutaj naprowadzić na główną misję. Zobaczymy, także do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.